Hej, ja jestem Żuker, a dzisiaj Kim So Greener. Zapraszam do oglądania. Podczas Starej Wojny Imperium Orokin stworzyło rasę Greener z osobnika, któremu udało się pokonać jednego ze świadomych. Imperium Orokin wykorzystywało nowo stworzony Greener do wojny ze świadomymi, lecz Greenerzy okazały się niczym w starciu ze strategią i obroną świadomych. Ich ojczystą planetą jest zdziczała Ziemia, nad którą Greener sprawują znikomą kontrolę. Greener w pełni kontroluje fabryki Ceres i Sedna, obejmujące całą planetę, podwodne laboratorium badawcze Urana oraz okupowane pustynne miasta Marsa. Greener kontrolują także w pełni regiony kosmiczne Ziemi i Saturna, posiadając nawet posterunki na Vale Porxima. Ich główna forteza, siedziba bliźniaczy królowych, znajdujących się na asteroidzie, nieustannie porusza się dzięki silnikom Femorian, jest najbardziej strzeżonym miejscem w całym Układzie. Greener to rasa kosmicznych ksenofobów, nienawidząca wszystkich innych ras. Jeżeli im się uda przejąć kontrolę, to w systemie Orokin zostanie tylko rasa Greener. Greener są absolutnie lojalni wobec bliźniaczy królowych, przejawiając podobne do fanatyzmu religijnego oddanie i posłuszeństwo wobec swoich królowych. W bitwie Greener używają taktyki zasadzki i wyczerpania, by zaskoczyć i przygwoździć przeciwnika ogromną liczebnością i siłą ognia. Uzbrojenie Greener składa się z ciężkich pancerzy, szczepów cybernetycznych oraz prostej broni kinetycznej. Wykazują się także odpornością na niektóre żywioły oraz umiejętnością posługiwania się teleportacją. Szeregi Greener składają się z hordy klonów, które na skutek wielokrotnego klonowania doszło do uszkodzenia DNA, przez co każdy z nich jest do pewnego stopnia wadliwy genetycznie. Rasa Greener na skutek wielokrotnego klonowania jest podatna na szereg chorób zdrowotnych, takich jak rozkład kończy i skóry lub obniżony intelekt. W rezultacie ich cykl życia jest obniżony do ułamka ludzkiego. Choć znane są z krótkiego życia, niektóre wybrane jednostki Greener mogą otrzymać od swoich królowych dar nieśmiertelności w postaci własnej krwi, stając się tym samym najpotężniejszą jednostką Greener. Jeżeli filmik się Wam podobał, zostawcie lajka i suba. Na razie, trzymajcie się.